Spartus ProTig 401P ACDC. Prezentacja i konfiguracja parametrów spawania. Spartus ProTig 401P ACDC to nowoczesna spawarka inwertorowa. Umożliwia spawanie metodą TIG ACDC oraz MMA ACDC prądem o natężeniu 400 A. Zasilana jest z sieci trójfazowej 400 V. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom ProTig 401P ACDC umożliwia zaawansowane spawanie metodą TIG przy użyciu prądu przemiennego AC lub stałego DC z możliwością wyboru sposobu zajarzenia łuku HF lub LIFT. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w funkcję spawania prądem pulsującym, dzięki czemu maszyna znakomicie nadaje się do spawania bardzo cienkich blach oraz aluminium. Dzięki nowoczesnemu wyświetlaczowi LCD sterowanie urządzeniem jest bardzo proste. W sposób precyzyjny możemy ustawić wiele zaawansowanych opcji spawania. ProTig 401P ACDC dostępny jest również w opcji ze zintegrowaną chłodnicą cieczy, która zapewnia wydajne chłodzenie uchwytu podczas spawania dużymi prądami. Całość umieszczona jest na wózku transportowym z miejscem na butle z gazem osłonowym. Po włączeniu maszyny na panelu pojawiają się ustawienia, z których ostatnio korzystaliśmy podczas spawania. Pierwszym z góry przyciskiem wybieramy metodę spawania MMA, TIG HF, TIG LIFT. Drugi przycisk odpowiedzialny jest za wybór trybu spawania. Dla spawania MMA mamy dostęp do trybu MMA DC, spawanie prądem stałym, MMA AC, spawanie prądem przemiennym. Dodatkowo przyciskami po prawej regulujemy funkcje wspierające proces spawania MMA. Arc Force zapobiega przyklejaniu się elektrody do materiału spawanego. Hot Start ułatwia zajarzenie elektrody poprzez chwilowy skok napięcia. W metodzie TIG urządzenie pozwala na ustawienie trybów TIG DC, spawanie prądem stałym, TIG AC, prostokątny kształt przebiegu AC, wyjście prądu przemiennego AC skupiające łuk. Zapewnia maksymalną penetrację i dużą prędkość spawania. TIG AC, sinusoidalny kształt przebiegu AC, wyjście prądu przemiennego o tradycyjnym kształcie fali. Ma cichszą i miękką charakterystykę łuku. TIG AC, trójkątny kształt przebiegu AC, wyjście prądu przemiennego zmniejszające pobór ciepła przy tym samym ustawieniu prądu. Szczególnie przydatny do spawania cienkich metali. Przyciskiem po prawej stronie wyświetlacza ustawiamy balans oraz częstotliwość prądu AC dla spawania metodą TIG. Odpowiednia regulacja tych funkcji pozwala na łączenie nawet najbardziej wymagających stopów aluminium. Poniżej ustawiamy też stosowaną aktualnie średnicę elektrody wolframowej. Kolejny przycisk pozwala nam podczas spawania TIG ustawić tryb pracy mikrowyłącznika dwutakt-czterotakt. Dwutakt – spawanie podczas trzymania wciśniętego mikrowyłącznika. Czterotakt – proces spawania rozpoczynamy poprzez naciśnięcie mikrowyłącznika, a następnie jego puszczenie. Zakończenie spawania po ponownym naciśnięciu i puszczeniu mikrowyłącznika. Dolny przycisk przy panelu dla metody TIG pozwala na dodatkowy wybór funkcji. Spawanie z pulsem, spawanie bez pulsu. Dla TIG HF możemy również wybrać funkcje single spot, multi spot, czyli spawanie punktowe. Przyciski funkcyjne znajdujące się pod wyświetlaczem umożliwiają wprowadzenie dodatkowych ustawień dla wybranych opcji spawania. Dla metody TIG HF w trybie AC bez pulsacji przycisk po lewej daje nam dostęp do ustawień pre-gaz, czas wypływu gazu przed rozpoczęciem spawania, ustawienie wartości natężenia prądu początkowego, upslope, czas narastania prądu spawania. Przycisk po prawej, downslope, czas opadania prądu spawania. Ustawienie wartości natężenia prądu końcowego. Postgaz, czas wypływu gazu po zakończeniu spawania. W
trybie spot przyciski funkcyjne odpowiedzialne są za ustawienie wartości pregaz i postgaz. Pokrętło na środku reguluje wybrane i aktywne wartości, które definiujemy w różnych zakresach. Dodatkowo dla spawania TIG prądem pulsującym po naciśnięciu pokrętła otrzymujemy dostęp do ustawień prądu szczytowego pulsu, prądu podstawy pulsu, częstotliwości pulsu oraz szerokości impulsu. Dla spawania punktowego spot po naciśnięciu pokrętła mamy możliwość ustawienia prądu spawania, czasu spawania oraz w trybie multi-spot czasu przerw w spawaniu. ProTIG 401P ACDC posiada 10 kanałów pamięci, na których spawacz może zapisać najczęściej używane ustawienia maszyny. Po wybraniu odpowiednich parametrów wystarczy przez 1 sekundę nacisnąć przycisk Save Job. Ustawienia zostaną zapisane na pierwszym wolnym kanale. Przytrzymanie przez 3 sekundy tego samego przycisku wywołuje ustawienia z pamięci. Numer kanału pamięci wybieramy za pomocą pokrętła, a aktywujemy poprzez naciśnięcie lewego przycisku funkcyjnego. Zapisany kanał pamięci usuwamy prawym przyciskiem funkcyjnym. Spartus ProTIG 401P ACDC posiada szeroki wybór możliwości sterowania, zależnie od preferencji spawacza. Urządzenie kompatybilne jest z uchwytem TIG sterowanym za pomocą mikrowyłącznika 4B Up and Down lub potencjometra. Dostępne jest również przewodowe sterowanie nożne. Dodatkowo spawarka gwarantuje możliwość sterowania bezprzewodowego za pomocą dedykowanego pilota lub sterowania nożnego. Pilot wyposażony jest w przejrzysty wyświetlacz LCD, odzwierciedlający panel urządzenia. W celu sparowania urządzeń należy uruchomić pilota i przyciskiem Command wybrać odpowiedni kanał pamięci. Uruchamiamy spawarkę. Na pilocie naciskamy Connect, a następnie Loading. Usunięcie z pamięci pilota danej maszyny odbywa się za pomocą przycisku Disconnect. W celu sparowania bezprzewodowego sterowania nożnego należy włączyć spawarkę i przytrzymać wciśnięte pokrętło regulacji na urządzeniu oraz włączony przycisk nożny. Obecnie urządzenie ProTIG 401P ACDC proponowane jest w pakiecie z uchwytem Spartus Pro 26 z mikrowyłącznikiem 4B Up and Down i niezbędnikiem części TIG do palnika. Poręczne i odpowiednio wyposażone pudełko pozwala na szybką wymianę najczęściej zużywających się elementów bez zbędnego przerywania pracy, a wykaz składowych z kodami – bezproblemowe uzupełnienie zapotrzebowania na części w przyszłości. Opcja urządzenia z chłodnicą obecnie proponowana jest w pakiecie z uchwytem Spartus Pro 18 lub 18SC. Uchwyty te gwarantują efektywną pracę przy dużych prądach. Oba wyposażone są w mikrowyłącznik 4B Up and Down oraz niezbędnik części TIG do palnika. Nowoczesny design, wytrzymałość i niezawodność w połączeniu z zaawansowanymi technologicznie podzespołami stawia urządzenia Spartus Pro TIG 401P ACDC w czołówce najlepszych maszyn w tej klasie na rynku. Szerokie i precyzyjne możliwości ustawień maszyny czynią z niej wielofunkcyjne źródło spawania, które swoje zastosowanie znajdzie w sektorze przemysłowym, zaspokajając oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.